Ta panna nie stanowi już problemu. Szybko słońce nie zobaczy. No, podobno izolatka. Chuj w to, stary. Otworzyć ogień! Strzelajcie! Pali swoje! Strzelajcie!
To nam? Cześć. Ty jesteś Vi, co? To gdzie mój wóz? A ten ci nie pasuje? Co z nim nie tak? Tymczasowe rozwiązanie. Pytam, gdzie moje auto? Zamurowało cię? Vi. Rook mówi, że możemy sobie nawzajem pomóc. Oczywiście, mogłam się domyślić. No dobra. Gadaj, co wiesz. Albo leciej wyszczekaj, żeby się ode mnie odpierdoliła. Ja pierdolę, zawsze się tak rzucasz? Tylko wtedy, jak ktoś mnie wpieprza. Gdzie jest mój samochód? I co? Że niby jak ci powiem, to nagle sama sobie ze wszystkim poradzisz. Gówno cię to obchodzi. Ej, spokojnie. Wyluzuj. Nie mów mi, co mam robić. Posłuchaj, wiem, gdzie jest twój wóz i ładunek. Ale sama sobie nie poradzisz. Więc może się lepiej dogadajmy. No to czego chcesz? Muszę przesłuchać jednego człowieka. Będzie przewożony w konwoju korporacyjnym. Nie zajmuję się porwaniami. Poza tym do przejęcia konwoju będziesz potrzebował więcej ludzi i sprzętu. To tylko jedna fałka. Będzie przelatywać nad Jackson Plains. Ja pierdolę. W zamian informacje o twoim transporcie i pomoc w odzyskaniu go. Umowa stoi? Nie wiem, ja... Kurwa! Dobra, umowa stoi. Ale bez mojego wozu nie załatwimy twojej sprawy, więc musimy zacząć od niego. To gdzie on jest? Myślałem, że przede wszystkim chodzi o towar. Chuj z towarem! Z tym samochodem mogłam brać każdą kurierską robotę. Bez niego mogę najwyżej rozwozić pizzę w Night City. Rocky Ridge. Podobno wiesz, gdzie to jest. Tam znajdziemy twój wóz z ładunkiem. Nasz ty kutasie. Dorwę cię za to. Nasz to jakiś twój kumpel? To on cię wystawił? Weź go, nie nazywaj moim kumplem. Dobra, wspólnik. Były wspólnik. Wykiwał mnie, zajebał mi wóz i towar. Na pewno chce to teraz wszystko opchnąć klientom w Rocky Ridge. I czeka go, kurwa, spore rozczarowanie. To co, jedziemy do Rocky Ridge? Moment, muszę się zastanowić. Okej. Przyda nam się dodatkowo pomóc. Po drodze zahaczymy jeszcze o jedno miejsce. By jakie? Moment, dzwonię do klientów. Muszę ich przekonać, żeby olali tego skurwiela. Chce się z nimi dogadać za plecami Rogue? Odważna jest. Albo kurwa po prostu głupia. Boss, hej. Wiem, że nasz chce wam opchnąć towar w Rocky Ridge. Problem w tym, że ten skurwiel mnie oszukał. Spokojnie, ja to załatwię. Tylko daj mi szansę. Boss, no proszę cię. Ile razy dla was jeździła mi było cacy. Słowo honoru. Po zmroku? Okej, nie odwołujcie spotkania, ale nie przyjeżdżajcie, ja się wszystkim zajmę. No kurwa, jasne, że tak. Zajebiście, dzięki, boss. Nie pożałujesz. Dobra, kupiłam nam trochę czasu. Boss? Ten z Vista del Rey? Nie wiedziałem, że kursujesz dla Sixth Streetów. A co, nie wolno? Nie, no wolno. Wciąż mają świra na punkcie gwiazdek, pasków i reszty amerykańskich wartości? Mam to gdzieś. Po prostu nieźle płacą. Dałaś mu słowo, a on na to poszedł? A co cię w tym dziwi? To się nazywa reputacja. Może się kiedyś swoje dorobisz. To gdzie chcesz jechać? Do obozu Aldecaldos. Muszę pogadać z ludźmi z mojego klanu. Jakoś nie wyczuwam entuzjazmu.
Nie twoja sprawa. Mam tam paru przyjaciół. Rogue coś wspominała, że się z nimi nie dogadujesz. No to skoro Rogue tak mówi, to to musi być prawda. A nie jest? Weź mnie nie wkurwiaj. Okej. Chwilowo na mnie po drodze, ale to wciąż rodzina. Status związku to skomplikowane. No, coś w tym stylu. Oni nam pomogą? W Rocky Ridge? Tak jest plan. Spoko, jedźmy. To wsiadaj. Niezły wóz. Przestronny taki. Nie denerwuj mnie. Daleko ten obóz? Tuż pod miastem. Skoczymy na dziewiątkę, potem odbijemy na wschód. Jak się w ogóle w to wpakowałaś? Spodobał mi się kolor. Sosnowego odświeżacza i dziecięcego fotelika nie było w planie. Wiesz, że nie pytam o auto. No a co mam ci powiedzieć? Że nie chcę odpuścić tego, że wspólnik mnie okradł? Że fikserka się na mnie wypięła? A ty? Po chuj ci ten pajac zawałki. Ma informacje, których potrzebuje. A ja mam coraz mniej czasu, żeby go dorwać. Właściwie to czemu mi nie powiedziała, że wie o naszym? Rogue? Przestań, zawracaj sobie nią głowę. Kurwa, jak ja nienawidzę tej suki. Pieprzyć, Rogue. Dlaczego się nią w ogóle przejmujesz? Bo potrzebuje pieniędzy? Nie daj się rozstawiać po kątach. W mieście są też inni fikserzy. Przecież sam przyszedłeś do mnie, bo ona ci kazała. Przynajmniej na nią w kółko nie narzekam. Ty jej w ogóle nie znasz. Powiedziała ci, że to ona ustawiła mi współpracę z naszym? I że nie raczyła wspomnieć o tym, że nasz jest z Rafenshif? Nasz jest Rafenem? Tak. Trzyma się z Ravesami. Największa banda Rafenów w okolicy. Wiesz, o co chodzi, nie? Aha. Nomadzi wyrzuceni z klanów. Zwykle tak. Nomadzi nie pozbywają się swoich zabyleców, więc sobie wyobraź. Mordercy, gwałciciele z Wyrole. Zbierają się w ekipy, czasem nawet w gangi. Większość jest poszukiwana listami gończymi. Grubo. A ja przez tę sukę musiałam z takim ścierwem pracować. Pewnie miała swoje powody. No nie mów. Ona zawsze ma powód, by przekazać ci jakąś informację lub ją przed tobą zataić. Nie będę się powtarzał. Okej, dojeżdżamy. Zgarniemy moich kumpli, a potem do Rocky Ridge. No, kogo moje oczy widzą? Zjawa to jakaś? Czy kac okrutny? Pierdolcie się. A to kto? Moja niańka. Wi to Skorpion, to Mitch, przyjaciela. Cześć, chłopaki. Cześć. Ty, co ty tu robisz? Zgubiłaś się? Miasto jej się znudziło. Ale wiesz, że stary się wkurwi, jak cię zobaczy.
Wpadłam na chwilę. Sol nie musi o niczym wiedzieć. Potrzebujemy waszej pomocy. Co jest? O co chodzi? Rafeni wyrolowali Panam. Jedziemy uświadomić im, że to był zły pomysł. Mocno zaleźli ci za skórę. Inaczej nie słuchałabym tak cierpliwie waszego pierdolenia. Wiesz, że zawsze możesz na nas liczyć. Tylko, że teraz nie da rady. Serio? Nie pomożecie? Stary nas wyznaczył do roboty przy generatorach. Baterie padły. Nie pomożecie przez jakieś jebane generatory? Jaja sobie robisz, nie? Naprawdę was potrzebujemy. Nie tym razem. Potrzebują nas tutaj. Kurwa, nie wierzę. Warujecie tu, bo Sol wam kazał? A mnie macie już gdzieś, tak? Panam. Tu nie chodzi o Sola, tylko o klan. Przecież wiesz. Słuchaj, z obozu się nie ruszymy. Nie ma szans. Ale o sprzęcie Sol się nie wypowiadał. Mhm. Okej. Dobre i to. Będę potrzebowała twojego karabinu i paru swoich rzeczy. Wiesz, co chcesz. Tylko uważaj na siebie. No, dzięki. To ja w takim razie ogarnę sprzęt i znikam. Jesteś na mnie skazana. Mhm. Rozczarowana? Nie wiem. Zawiedziona chyba. Cześć, Panam. Wpadłaś na dłużej? Zaraz się stąd zmywam. Pogadamy następnym razem. Hej, Panam. Przyprowadziłaś nowego? A Sol o tym wie? Gówno się to obchodzi. Pomóż mi z tym. Co tam jest? Parę drobiazgów przydadzą nam się. Bierz. Dobra, mamy wszystko. Jedziemy. Dogadałaś się z Solem? Wracasz? Następnym razem, Eli. No, to uciekam. Tak, tak. Zjeżdżajcie, już. I odzywaj się czasem. Pilnuj, Ewi. Wrzuć tutaj. No to jedziemy. Skakuj. Mitch i Skorpion wydają się spoko. Są najlepsi. W sumie na ich miejscu też bym została w obozie. Pierdolić Sola i jego generatory, ale klan to klan. Ja już do tej rodziny nie należę. Ciebie też traktowali jak swoją. Widać, że się o ciebie troszczą. Mhm. A ty masz kogoś bliskiego? Na razie nie, ale nie wiem, może niedługo. Chyba masz problem z uznawaniem autorytetu. Co? Najpierw Rogue, teraz Sol. To wasz przywódca? Ich przywódca. Wolałaś zniknąć, zanim wróci. Sol... Nie jestem tam przez niego mile widziana. O co poszło? Przyjechaliśmy do Kalifornii, bo obiecywał, że Aldecaldos czekają zmiany, że zaczniemy tu nowy rozdział. No i widziałeś sam. Skończyło się na kilku namiotach i hałdzie suchego piachu. Ziemia kurwa obiecana. A ja chciałam dla nas czegoś innego, ale Sol to pierdolon tchórz. On ten klan wkrótce zupełnie pogrąży. Oni byli w armii? Skorpion Mitch? Ta, pancerbojsi.
Byli na kontrakcie w ostatniej wojnie. Czyli latali tymi wielkimi transportowcami. Skorpion latał. Mitch zabezpieczał transporty. Zafundowali im z tej okazji naprawdę zajebiste bojowe wszczepy. I naprawdę pojebane koszmary. Rocky Ridge? Jakieś opuszczone zadupie. Mieszkańcy albo się przenieśli do Night City, albo wyjechali w cholerę. No to wiesz prawie wszystko. W okolicy miała przebiegać nowa nitka autostrady. To byłaby jakaś szansa dla mieściny. No ale plany upadły. Ile takich miast, duchów jest w Stanach? Setki? Tysiące. Jechałam ostatnio 80. Wystarczyło się zatrzymać w nocy, jak było cicho. Wtedy zawsze to słyszałam. Co? Wiatr świszczący przez zabite dachami okna i drzwi. Tak właśnie umierają miasta. Nie z hukiem, ale ze skumleniem. Okej, jesteśmy na miejscu. To co robimy? Musimy się przygotować na wizytę Rafenów, a mamy mało czasu. Będziemy improwizować. Rozejrzyjmy się, sprawdź, czy jest tu coś, co moglibyśmy wykorzystać. Rocky Ridge już bardziej martwe być nie może. Tu nic nie działa. No i? Znalazłeś coś? Tylko, że tu nic nie działa. Wszystko odłączone. Zacznie działać. Rafeni przyjadą po zmroku, nie? To zrobimy im niespodziankę. Ale musimy przywrócić zasilanie. Sprawdźmy tę stację. Okej. Znalazłem bezpieczniki, ale tam też nic nie działa. Nie szkodzi. Już wiem, jak tych chujków zaskoczyć. Dobra, no to tak. Całe skrzyżowanie jest podłączone do tej stacji transformatorowej, nie? Na dachu jest rozdzielnica. Gdy ją włączymy, to wtedy wszystko tutaj rozbłyśnie jak na pieprzone święta. Kapujesz? Czyli idziemy w klasykę. Stara dobra dywersja. Żebyś wiedział. Po pierwsze, nie wiemy, ilu ich przyjedzie. Stawiam na to, że spora ekipa. Po drugie, musimy mieć szansę na przedostanie się do mojego wozu. Jak będą w grupie, nie mamy szans. Dlatego zrobimy im na tym skrzyżowaniu małe show. Tak. Sprawimy, że to zadupie ożyje. Zobaczą światła i będą musieli posprawdzać, o co chodzi. Spoko. No. Tylko najpierw musimy uruchomić terminal na dole. Bez niego skrzynka na dachu to tylko kupa złomu. Chodź, podłączymy do niego akumulator wozu. To powinno załatwić sprawę. Zaczekaj na mnie pod stacją. Podjadę.
Widzę, że panel jest w dobrym stanie. Zrobię obejście do zasilacza i będzie okej. Musimy go tylko jakoś uruchomić. Weź kable z bagażnika. Podłączymy do akumulatora. Plus podłączony. Poczekaj chwilę, ogarnę wszystko u siebie. Już, teraz minus. No i po nim. Ale dobrze nam służył. Okej, mam napięcie. Włącz zasilanie w środku, tam powinien być terminal. A potem leć na dach. Zrobi się. Ja się rozłożę na wieżę, będziemy mieć całe skrzyżowanie jak na tacy. Jak ci dam znać, przełączysz bezpieczniki, dobra? Jasne. Rozdzielnica podłączona. Zajebiście. To się z nimi zabawimy na tym skrzyżowaniu. Idziemy na pozycję. No to teraz czekamy. Pamiętaj, jak ich zobaczymy, włączasz prąd. Skąd nadjadą Rafeni? Wiesz? Stawiam na północny wschód od strony niedokończonej autostrady. Okej. Osłaniaj mnie w razie czego. Wiadomo. Jadą. Jest mój wóz. Widzisz go? Nie da się go nie zauważyć. Weźmy ich z zaskoczenia. Spróbujmy to zrobić po cichu. A jakby co, to zacznę ich odstrzeliwać. Gra? Gra. No i gdzie ten pierdolony boss? Czekajcie tu na nich. No to szykuj się. Zaczynamy przedstawienie. Teraz. Niech stanie się jasność. Rozglądaj się za laską z Irokezem. Irokez, jasne. Będę w środku. Daj znać, jak zajmujesz się. Musisz stąd wszystko odciąć, ale nie wejdę do środka. To kto to? Może jakoś odkąd nie będzie do nas. Thank you.
biorę wóz i spadam stąd. Nie ryzykujmy. No, dobra. Spotkamy się pod miastem od północnej strony. Tylko nie przyzwyczajaj się do tego wozu za bardzo. Widzimy się wkrótce. I chuj najwyżej. Spadaj, ja prowadzę. Na co ty czekasz? Proszę bardzo. Oddaję stery w najlepsze ręce. Nareszcie. Jak? Zajebisty wóz, co? Zajebisty. Nie dziwię się, że go chciałaś odzyskać. Och, nareszcie razem. No i widzisz? Daliśmy radę bez Mitcha i Skorpiona. Słuchaj, Vi, to jeszcze nie koniec. Nie? Masz ładunek, masz wóz. Ale nasza nie było w Rocky Ridge. Nie pojawił się. Skurwiel jebany. Panam. Posłuchaj, mam plan. W dupie mam twój plan. Mieliśmy odzyskać auto i towar. Six Streetsi czekają na sygnał, a ja muszę... Kurwa, posłuchaj. Wiem, gdzie mają swoją norę. Dostaniemy się do nich przez tę niedokończoną autostradę w pobliżu. Nie spodziewają się nas. Sprawy same się nie rozwiążą. Zamurowało cię? Dobra, to gdzie ta ich nora? Niedaleko. Dzięki, Vi. To, co zrobił nasz... Nie mogę w to uwierzyć. Był pierwszą osobą, z którą zaczęłam pracować w Night City po opuszczeniu Aldy Caldos. A ja mu zaufałam. Mnie też ktoś zdradził w ten sposób. Wiem, jak się czujesz. Wyrównałeś rachunki? Nie zdążyłem. Zrobił to ktoś inny. A gdybyś mógł, załatwiłbyś to? Nie wahałbym się. Dobra, miejmy to za sobą. Gotowy? No to go dorwijmy. Myślałeś, że ci kurwa odpuszczę z ziebie? Ty jebane!
Zabawimy się! Naprawdę myślałeś, że ci kurwa odpuszczę zjebie? Pierdol się, kurwa! Dorwijmy ich! Bawimy się! Naprawdę myślałeś, że ci kurwa odpuszczę zjebie? Pierdol się, kurwa! To twój pieprzony koń! Ja pierdolę! Naprawdę myślałeś, że ci kurwa odpuszczę zjebie?
pierdolę, robi się tu gorąco. Bij! Pierdol się tu! Wiele idą od drugiej strony. Runner, pilnuj się, Bi! Aga, rampa z jajca!
zielony snajper, uważaj! Cześć, Rogue. Jak to było? Naucz się sama rozwiązywać swoje problemy? Nasz nie żyje. Jeden problem rozwiązany. Zadowolona? Co z towarem ze Sixth Street? Nasz już go nie dostarczy. Ale jeśli ładnie poprosisz, to może pomogę. Zapłacili mi z góry, ale to miło, że się o mnie troszczysz. Zastanawiałam się po prostu, czy bawiąc się w wendetę, nie zapomniałaś mi interesa. Kurwa! Jak? Ulżyło ci? Może trochę. Zjeżdżajmy stąd.